Faraon. Analiza sceny otwierającej film. Film Faraon w reżyserii Jerzego Kawalerowicza otwiera scena biegu egipskiego oficera Eunany, niosącego dowodzącemu manewrami Ramzesowi wiadomość o dostrzeżeniu świętych skarabeuszy. Scena została zrealizowana w jednym długim ujęciu. Na pustyni Kyzyl-Kum w Uzbekistanie znaleziono odpowiednio długie i płaskie miejsce. Na odcinku 200 metrów ułożono płyty, po których poruszał się bez wstrząsów wózek ciągnięty przez kilku mężczyzn. Widać to na zdjęciach z filmu dokumentalnego 150 dni Faraona. Stojący na wózku operator Witold Sobociński, trzymający bardzo ciężką kamerę, nie mógł ustawiać ostrości. Konieczne stało się uzyskanie takiej samej szybkości poruszającego się wózka i biegnącego aktora Ryszarda Rączewskiego. Po wielu próbach problem rozwiązano dzięki przymocowaniu do wózka długiej tyczki. Aktor pokazywany w półzbliżeniu musiał w czasie biegu kontrolować, czy tyczka dotyka jego brzucha. W końcowej fazie ujęcia następuje zmiana kąta patrzenia kamery. Efekt stroboskopowy, migotanie światła między sylwetkami żołnierzy, daje wrażenie zwiększenia szybkości biegu. Filmowe środki wyrazu podkreślają emocje Eunany i znaczenie przynoszonej przez niego wiadomości. Pokłon złożony przed skarabeuszami i pokłon przed Ramzesem tworzą klamrę sceny. Erpatre, najwyższe usta. Na drodze święte skarabeusze każdy toczy glinianą kulkę w poprzek drogi ku piaskom. Mów dalej. Jak nakazuje pobożność, oddawszy hołd świętym wizerunkom słońca, wstrzymałem pochód. Widzę, że jesteś prawdziwie pobożnym Egipcjaninem, choć rysy masz chetyckie. Nie pójdziemy dalej tą drogą, bo moglibyśmy podeptać święte żuki.